wszystkim bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i państwu za przyjęcie. Dyrektorowi Gaudenowi za wydanie książki, Andrzejowi Beczakowi, bo spotykamy się tu w związku z wydaniem pasji Mioroszewskiego. Właśnie trudno coś powiedzieć o Mioroszewskim, czego już nie powiedziano, bo to jest absolutnie najbliższy publicysta polityczny drugiej połowy XX wieku. Listy, korespondencje z Jerzym Piedroiciem jest olbrzymia. To jest największy blok korespondencji na świecie literackim. Mianowicie to jest więcej 5,5 tysiąca listów. Także to jest... Oni wymieniali czasami trzy listy jednego dnia, rano, południe i wieczorem wysyłali, bo dawna poczta w taki sposób funkcjonowała, nazwana FIT. Zresztą tu jest taka zabawna anegdota, że na jednym z takich przeciwnych listów Jaroszewskiego, czy też raczej dziwne ze strony Jerzego Piedroicia, który bombardował się dwa razy dziennie i przez kilka dni Juliusza Jaroszewskiego w jakiejś sprawie. Nie udało nam się dotrzeć w jakiej konkretnej sprawie, ale oczekiwał od niego odpowiedzi. Tymczasem była cisza. W domu widać było, że szaleństwo panuje, bo redaktor chodził bardzo zniecierpliwiony, co się dzieje, że ten nie odpowiada, ważna była jakaś sprawa. I otóż po kilka dniach przychodzi taki prosty list od Juliusza Mioroszewskiego. Panie dyrektorze, panie redaktorze, byłem przeziębiony. To jest takie charakterystyczne. Połowa z tych listów wyszła w tej serii Archiwum Kultury w czytelniku już parę lat temu. Paręnaście, rzeczywiście ma rację, tak, paręnaście. No to była pomsta dla niego, że kolory tam nie wyszły, ale mam dobrą wiadomość, że obecny tutaj Rafał Chabiewski już przygotowuje właśnie te dwa pozostałe tomy korespondencji z Juliuszem Mioroszewskim, jeżeli o to chciałem. Mam nadzieję, że to będzie gotowe już w przyszłym roku, no, ale zobaczymy. Marzy Jungu i Dim skazał sobie byli umierą. To jest takie powiedzenie Osadczyka, bardzo lubiłem. Co jeszcze tu dodać? Znaczy, jest jedna rzecz, która jest zupełnie nikomu nieznana. Mianowicie w biografii redaktora Piedroicia, pióra Marka Żebrowskiego, która wczoraj weszła do księga, jest taki dość szanujący list, a z drugiej strony właśnie, no, dlaczego tak nie mówię, skoro taki list istniał. Otóż Juliusz Mioroszewski w czasie wojny, bodajże w 1943 roku, pisze do ambasadora Kota, czyli jak wiecie, to jest taka postać, ja bym powiedział, z podciemnej gwiazdy. W tamtym okresie, on należał do tak zwanych, taki podział, śpieszczyki kontra sanatorzy, w tym obozie, który bardzo mocno niszczyli piłsudczyków. Takiego uznawali Jerzego Piedroicia. No i to nie były przelewki, to znaczy jeżeli bywa polskie piekiełko dzisiaj, to jest to bez porównania z tym, co wtedy tam się działo. Piedroiciowi wytoczono proces o defraudacji pieniędzy, etc. Były to nieprzyjemne sprawy. No cóż, odnaleziony został list Mioroszewskiego do ambasadora Kota, w którym ten
informuje go o rozmaitego rodzaju działaniach radcy Gidrowicza, radcy Krzysztofa, Łopki Sielecki. No to jest dosyć taki przykry widz, ale co zrobić? No, jest już. Marko Grzegorzki podaje do wiadomości. Natomiast podejrzewam, że znaczy trudno powiedzieć, czy redaktor będzie, czy trudno powiedzieć, więc tuż po wojnie rozpoczęli współpracę. No i szybko Mieszewski stał się najbliższą osobą redaktorów i rodzinu Polsianol. I trwało to aż do śmierci w 1976 roku. Jedyne zdjęcie, jakie jest w kulturze, nie tylko redaktowe, to jest właśnie taki okrągły mały portret Juliusza Mieroszewskiego. Zabawny jest fakt też w tym, że wyobraźcie sobie, że Mieroszewski nigdy nie przyjechał do kultury. Redaktor jeździł do niego do domu. To też liczy w tym. No, miał agorofobię, tak to się nazywa. Więc on w ogóle nie ruszał się z Londynu. No ale jednocześnie był reprezentantem nie tylko pisał eseje, które do dzisiaj wyszły, część z nich, ale był też, przepraszam, kolega z kultury, dzwonik, który poprosiłem o parę informacji na tekstu. Francuski klimat. Rozumiemy, że to była kłęta z tego. Fajna. No, więc rzeczywiście, no, o Mieroszewskim można by analizować. Bardzo dziękuję.